No dzień dobry, witam was serdecznie, Hunta z tej strony. Dalej jesteśmy w Midgardzie i tak naprawdę zapomniałem jeszcze o tym jednym zadaniu z drugą połówką klucza Sigrun, więc no chodźmy, już odpalmy, wiecie, zróbmy wszystko tutaj, co mamy przy tym jeziorze dziewięciu, o ile oczywiście możemy. Przy okazji znalazłem też, już wam pokażę, do drugiego klucza Sigrun musimy, o właśnie, no to się chwilę ładnie, ej, halo, mapo, tutaj gdzieś musimy pojechać, tak jakby w kierunku domu, ale nie do końca, czy ja nie wiem, dom chyba nasz to jest w ogóle tutaj, jakieś takie dziwne rzeczy, no w każdym razie tutaj sobie jedziemy, bo tędy wyjechaliśmy, o właśnie, natomiast tu, o właśnie, tu, gdzie mamy, tu jest wieczne ognisko, a tutaj mamy drogę już do Norn, sorry, że tak chaotycznie mówię. Więc znalazłem coś takiego, co się nazywa Wieczne Ognisko. Jest to obozowisko, w którym płonie ognisko takim i unosi się taki kolorowy dym nad tym ogniskiem. Co prawda nikt tego od dawna nie używał, ale ognisko dalej płonie. No i tam znalazłem jakąś książkę, w której była receptura na sporządzenie czegoś. Nie wiadomo czego, natomiast były wymienione składniki i zaraz nieopodal tego miejsca był też jeden składnik do podniesienia. Nie, przepraszam, to nie jest to. To się nazywa Poprzez Światy. No i w tym momencie mamy jeden, tak jakby właśnie nordycka tykwa, która była właśnie w Midgardzie do znalezienia. Jeden fragment jest w Alfheimie, jeden w Vanaheimie i jeden w Svartalfheimie. Także takie, wiecie, podróżowanie pomiędzy światami i co nam to da, nie mam pojęcia. Ale to taka misja się tutaj nam otworzyła. Natomiast teraz możemy już lecieć. Czy ja sobie to wziąłem? Słyszę kruka? Jest tam, o kurde, patrzcie jak się zaszył, jebaniutki, proszę bardzo, rozwalony, 22 z 48, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak dużo potrzebuję na kolejną tam, na kolejne skrzynie, ale to nie jest na razie istotne, mam wrażenie, raczej gdzieś tam pod koniec gry ten ostateczny, ten będziemy chcieli, dobra, nie potrzebuję w sumie, kurde, tych apteczek. Mamy kolejną bramę, a u góry słyszę już Sindriego, albo Broka, albo obu. Możemy się tu pokręcić, ale pamiętaj, że Norny znajdziemy na tak. My teraz chcemy iść do jakiś posterunek? Drugiego fragmentu klucza Sigrun. Trochę się poduszyłem i mogę wytworzyć. Mimirze, spójrz. Kolejny znak Fjoturlundu. Ano, to musiała być część Królestwa Sigrun. Okay. Pierwszy posterunek zwiastujący dalszą ekspansję. No to faktycznie to królestwo to normalnie miała. O właśnie tak. I sobie musimy to obrócić. Lecimy dalej. A ona się jak przemieszcza? No to po prostu skacze chyba. Okej, okay, ogniki. Dobrze, tak trzymać! No dawaj. Patrzcie, się nie chcą dać złapać. A nim się nam dążą. Nie wiem, czy to już, czy nie. A tu jest pewnie druga część tego, co wcześniej czytaliśmy. Kolejny troll uśpiony przez krasnoludy. Albo i nie. Zobaczmy. Blitgurstein, ofiary, krasnoludy 78, o innych raz 3, metoda uwięzienia, śpiączka Nut, albo Nut, miejsce uwięzienia Midgard, data zwolnienia, nigdy, chyba że wiedźmy z Vanaheimu uważą eliksir przemieniający agresję w jakąś bardziej uroczą cechę, nawet jeśli wpadnie ci w ręce wybudzający relikt, nie korzystaj z niego, chyba że masz ochotę nieźle oberwać. Nadzór AS, czyli arcywróg spisywania tych raportów, któremu naprawdę kończą się nerwy. Okej. Komuś się skończyły nerwy. I sobie pozbieramy natomiast. A, tutaj strzałki. Czy ja znowu usłyszałem gdzieś kruka? Czy mi się już przesłyszało? Niestety wszystkie. O, jest tam, proszę bardzo. Niestety jakby ona chyba nie trafi. Co najwyżej może nam takie coś zrobić. Chyba że zmienimy jej strzały, ale. Też nie sądzę, żeby... No niby trafia, ale to my musimy fizycznie tam no i kawalnąć. Co mamy tu?
To wygląda na jakąś bestię, którą trzeba obudzić. Może to jest ten troll do obudzenia, zobaczymy. To wygląda, jakby się dało wspiąć, ale niekoniecznie. No dobra, tam na dole skrzynka. No to chodźmy. Trochę tych skrzynek mamy. Nie, za chwilę nam zejdzie tutaj. Przykro widzieć ojczyznę Sigrun w takim strasznym stanie. Musisz być świadomy, że zwiedzając jej królestwo, możesz trafić na rzeczy, które się nie spodobały. No i kochała kogoś przede mną. Nie takich rewelacji się ludzie o sobie robią. No jakby, no kurde ty, no. To tak jak z tym, nie? Że ludzie się schodzą ze sobą i się dowiadują, ilu mieli partnerów przed sobą i takie: to nie czekałeś na mnie całe życie, jak mogłeś? Myślałem, że mnie kochasz. No nie, kurwa. Oczywiście. Każda może być tą jedyną. Dobra, dawaj kruczka. Proszę bardzo, już 23. Ładnie, ładnie. Tutaj coś możemy zrobić, a tam jeszcze skrzydunia. Otwierajmy te wszystkie. O, ten kurde dziad mały. Wszystko gra? Tak, ale te strzały są słabe. Dobra. Zwalony. Niestety tylko jakieś tam srebro tutaj. Szkoda, liczyłem na coś lepszego. No i dawajże. A proszę bardzo, tak, diabąg. I można sobie przeskoczyć. I tam poniżej też skrzynka jest. Widzę, że jest coś do buchnięcia. Masz to? A tu masz to? Dobra. To już niepotrzebny. Dobra, już ich załatwimy. Oj ty. Bardzo ładnie. Jednego drugim wyróżnąć. No i nie wyszło. Ale dobra. Finalnie fajnie. Pozbierane. Dobra. No i chyba tam gdzieś dalej. Tylko kurczę, no co z tą skrzynią tam na dole? Czy jakoś tam muszę się specjalnie... Nie wiem, czy tego nie muszę wykorzystać, żeby się tam na dół dostać czasem. Jest taka opcja. A czekaj ta. O, tak mi... Oj, shit. Tak mi świta, że trzeba by tak zrobić siap. I tutaj tak. I tutaj sobie to obniżyć. Czyli łańcuch akurat do góry. I teraz przypuszczalnie stąd nie skoczymy, ale może gdzieś tu z dołu. A nie. A jednak, dobra. Czekajcie, tu jest jakieś coś. Kurde, jak ja mam to rozwalić? A, pewnie z drugiej strony. Pokomplikowali sprawę. Przypuszczalnie po prostu trzeba wykorzystać strzały tej Frey. Rozwalić to od drugiej strony, ale musimy się najpierw dostać na drugą stronę. O właśnie, i teraz musimy sobie zrobić tak. Teraz znowu przeskoczyć tu. Znowu to obniżyć. Ach, zagadka. Puść, dobra. I teraz tędy znowu na dół. Hopsasa. I się przedostaniemy. Ale jak ładnie zaczekał. A, i tutaj właśnie to fioletowe. Myślałem, że to jest po prostu jakaś, wiecie, zapodziana strzała tej Frey tutaj się znalazła, ale nie. Z twojej ojczyzny, prawda? O, proszę bardzo. Umiesz grać? Kolejny skarb. Tak, tylko tego nie możemy sobie na, jakby, wiecie, naprowadzić, ale tak, mamy lirę.
To jest majańska rzeźba, czyli no, od Majów, a Ankh no, to oczywiście starożytny Egipt. Właściwie tu możemy przeczytać coś. Ankh, symbol uosabiający ideę życia wykonanego w krainie, którą od dawna pragnę odwiedzić. Artefakt ten pochodzi podobno z cywilizacji zarówno starożytnej, jak i zaawansowanej technologicznie. Czci się w niej bogów będących półludźmi, półzwierzętami, którzy, o ile słyszałem, rządzą mądrze i pokornie. Mimo wszystko nie należy wierzyć plotkom, a już zwłaszcza tym odnoszącym się do bogów. No tak. Majańska rzeźba. Rzeźba z południowego imperium. I to jest miejsce, które chciałbym odwiedzić, jeśli wierzyć pismom Tyra. Południowi bogowie charakteryzują się niezrównaną wiedzą i szczodrością. Ich władca niebios za słuszne uznał podarowanie ludzkości takich osiągnięć jak pismo, rolnictwo, kalendarz i nauka. Wyobraź sobie bóstwo, które pragnie dzielić się wiedzą, a nie trzymać ją dla siebie. Nie chciałbym ściągnąć na siebie gniewu takiego panteonu. Słyszałem, że ich bóg śmierci lubuje się w torturowaniu dusz nieszczęśników ogniem i wodą. Mimo, że nie czuję już bólu, przypuszczam, że byłby w stanie uprzykrzyć mi życie. No i lira ze starożytnej Grecji. Instrument strunowy, a mówiąc konkretnie lira. Kratos mówi, że potrafi na niej grać, jednak odmawia zaprezentowania swoich umiejętności. Aha, czyli jakby jeszcze nie zdążył tego wypowiedzieć, a już my to wiemy. Co oznacza, że albo kłamie, możliwe, albo zwyczajnie nie chce zapewnić mi rozgrywki, także możliwe. Choć jak o tym pomyślę, musi to być jeden z nielicznych artefaktów, jakie ocalały z jego ojczyzny. Szarpanie strun liry mogłoby sprawić, że przeniesienie się myślami do tamtego miejsca. Że przeniesie się myślami do... I to może być podróż, na którą nie jest jeszcze gotowy. Grasz? Nie. Nie. No i koniec dyskusji oczywiście. A teraz tak, tutaj możemy sobie przeleść. To sobie otworzyć. Tłamy, kurde. O właśnie, taki diabąg. I większa skrzynunia. Pięknie. Warto było tu przyjść, bo strasznie dużo artefaktów tutaj i różnych pierdół do pozbierania. A potem się okaże, że żadnego skarbu nie ma, tylko wiecie, ta przyjaźń, którą zawiązaliśmy dzięki tej podróży. Kurde, to tu się dało zejść. Ogniki idą do nas. Dobra, kij z nimi, idziemy dalej. Nie będę się jakoś szczególnie tym przejmował. Nie to, z nim broń. O kurde, dobra. Nalazły. Dobra, dawaj tego. Ej, koniec. Wszyscy spadają tutaj, widzę, pięknie. Okej. Porozbijane. Chodźmy dalej. Szkoda, że tak powiem, czasu tutaj marnować na te pierdoły małe. Tylko chciałbym to podnieść. Nie mogę, bo walka. O Jezu. Ale ty se sama doskonale z nimi poradzisz. Po co mnie w to wplątujesz? No kurde. Jeszcze jakiś gnojek mały? Znaczy, de facto powinienem podnieść, móc podnieść każdą rzecz. Tylko wymusić muszę to, a nie zrobi tego automatycznie. Dobra, pięknie. Bardzo było to istotne, widzę. Żeby go musieć rozwalić. Chodźmy już to podnieść i idziemy dalej. Bo właściwie jesteśmy praktycznie na miejscu, z tego co widzę. Potem tylko znaleźć skarbiec, no ale... Jakoś gdzieś może niedaleko będzie. Albo już w jakimś miejscu, które znamy. Dobra, patrzę, co tu mamy. Można w teorii zejść na dół? Można zejść na dół, może coś tu będzie. Widzę coś. Dobrze, spokojnie, kurde, ja tu zwiedzam, no. O, proszę bardzo, czy jest tu jakiś łańcuch potrzebny? Okej, łańcuszek jest. Gdzie nas to przeniesie zatem? Bardzo ciekawe, bo możemy iść tam chyba do góry? Możemy też tutaj pójść? Nie wydaje mi się, żeby mi to cokolwiek dało. Świetnie. Najważniejsze, że mamy. Chyba, że po prostu nie dało się przekręcić tego w jakiś sposób? Nie mam pojęcia. Może te runy powiedzą nam coś o historii tego miejsca? No to dawaj, czytaj.
Niemożliwe. O nie. A jednak. Mimirze. Śmierć Helgiego. No tak, bo to ten pierwszy, no, Boże, pierwszy ukochany Sigrun. Proch do prochu, kość do kości, śmierć rządzi, gdy nie ma miłości. Oto słowa księcia Daga. Sprawiedliwość w końcu dosięgła nikczemnego króla Helgiego. Grot mojej włóczni spłynął jego krwią. Mój ojciec, znając jego prawdziwą, okrutną naturę, odmówił mu ręki mej siostry, księżniczki Sigrun. Helgi uznał to za obrazę, zebrał swe wojska i najechał naszą krainę, gotów przemocą porwać swą wybrankę. Jego bezduszni żołnierze pozbawili życia wszystkich, którzy przeciwni byli temu niesprawnemu związkowi. Matka, ojciec i wszyscy moi bracia zostali bestialsko wymordowani za to jedynie, że nie chcieli oddać mu mojej siostry. Jako ostatni męski potomek mojego rodu nabiłem niegodziwca na włócznie i tym samym spełniłem obowiązek pomszczenia rodziny. Kurde, ten Helgi faktycznie był pojebany. Jakby to trochę nie jest tego warte, nie? W sensie, ja rozumiem, że byli zakochani i w ogóle. Ale o, jakby twoja rodzina mnie nie akceptuje, mam świetny pomysł, wymordujmy wszystkich. To jest takie myślenie seryjnego mordercy, nie? A tu jakieś kolejne rzeczy znalazłem. I patrz, proszę bardzo. Druga połowa klucza. Proszę bardzo, kowadło Iwaldiego. Większe obrażenia, mniejsze zamrożenie. Atak obszarów, który wytrąca z równowagi wszystkie pobliskie wrogów, nakłada zamrożenie. A tu wywołuje zamieć. No, ta zamieć to taka. Może lepszy, będzie po prostu większy. O, właściwie to możemy to ulepszyć. To będzie niegłupie. Całkiem. 8000! Łej. Trochę dużo. A tutaj w ogóle to też mamy. Też moglibyśmy to ulepszyć. Strasznie mamy podstawowe te widzę ataki. Lewiatan, ostrze chaosu. No tutaj szał furii mam. To akurat jest na drugim poziomie, a to szał tartaru też sobie ulepszmy. Dobra, tego doświadczenia wydamy, no ale. Ale okej. Dobra, druga połówka klucza. Co teraz? Wiedziałem, że do siebie pasują. Ciekawe, co otwiera ten klucz. Otwórz drzwi do skarbca. No dobra, tylko gdzie ten skarbiec, nie? Jakieś śledzenie dostanę, albo po prostu na mapie. Aha, musimy się cofnąć. O Jezu, nie mam pojęcia, jak się mielibyśmy tam dostać. Od tej fortecy? Może odtąd, jakoś pewnie odtąd. No to dobra, myślę, że po prostu się spotkamy już tam raczej na miejscu. Aczkolwiek, pamiętacie, że tu był jeszcze ten cały troll zmrożony. Zobaczymy, czy się nie okaże, że za chwilę będziemy musieli spróbować go pokonać. Kolejne pierdoły znajduje, to tylko kasa niestety. A no tak, tutaj się nie dało wejść oczywiście. Za tobą, Kratosie! No dobra. O, to ta wiedźma taka. Czy tam coś. Au! Oż, to mi chwyciła. Kielpa! Czy tam na dnie coś nie działa, czy jak to tam jest? I w ogóle sobie przypomniałem, że oni mają też te mocniejsze ataki. Dobra, dawaj to. Aż ty, kurde. Strasznie łoją mnie, nie wiem, muszę coś zadbać o obronę faktycznie, czy o życie, bo strasznie łoją głupsko, tak szczerze mówiąc. Dobra, dawaj teraz tym. Pięknie, ściągnięta obrona, ale oczywiście Tom jeszcze zostawiłem sobie. Już mi tartarem wyjebiemy. O, tak, kurde, jeszcze mi chwyciła w coś. No co jest? Dobra, życzko. Są niematerialne, może użyć strzał! Dobra, jest. Duch. No to jest ten. Myślałem, że z tym dziadem będziemy czadem walczyć. A tu kurde nic.
To musielibyśmy mieć jakiś faktycznie talizman przebudzenia, czy coś takiego? Jakoś tak to było nazwane. Amulet. Cnota Niflheimu, nie. Esencja, esencja, honor, pieczęć. Spadającej gwiazdy, symbol bystrego oka, remedium Bifrostu. Nie, nie mam raczej talizmanu przebudzenia, widzę. No ale okej, okay. No tutaj akurat mam Svartalfheim, więc tutaj obrona wszędzie właśnie jest. No ale no, tak jak mówię, troszeczkę kurczę, wychodzi na to, że łoją mi dupsko. Nie podoba mi się to. Dobra, lećmy, znaczy ja się wracam, widzimy się koło skarbca. No dobra, tak naprawdę doszedłem ledwo do psiego zaprzęgu i właściwie już jesteśmy tutaj. A bez tych piesków też byśmy se na pewno poradzili w tym miejscu. No dobra, teraz pytanie, jak się tutaj do jakiegoś tego skarbca dostać? To jest gdzieś, no w tym miejscu. Nie mówcie, że za tym dziadostwem, bo się zirytuje. A nie, tutaj jesteś. Kurde, nie widziałem wcześniej tego miejsca. Nigdy nie widziałam tej budowli. Ja też nie. W istocie dziwne. Przyjrzyjmy się temu. Wydaje mi się, że totalnie nie było tego miejsca. No, a tego niestety nie mogę nadal użyć. Nie mam pojęcia, co tu jest mi potrzebne. A proszę bardzo, dobra. To akurat mroźne nic tam nam tutaj świetnie dadzą. Zmienię sobie broń. A tutaj zacznijmy ich łoić. No kurde, ale robię te uniki, cholera jasna. Co? Nic? Prawo, lewo, dajcie mi żyć. No ja muszę przerwać sekwencję, bo atakują mnie. Chyba se jaja robisz, chłopie. No blokuje, no. Błagam! Bądź gro responsywna. O, w końcu, kurde, mogę pokończyć jakiegoś ziomka. Dawno się nie było. Dobra. Chwila. Załatwieni. Tarcza, która blokuje wejście, wygląda zupełnie jak ta z posągu Tyra. Kolejny kawałek podobizny Tyra ciśnięty przez jezioro. Najwyraźniej utkwił w tym budynku. No okej, okay, niech wszystko będzie. Wszystko musiało być ukryte pod lodem, dopóki nie przebiła go tarcza. Aha, dobra, może być. Mamy w ogóle skrzynię. To możemy sobie oczywiście... tam coś możemy zrobić. Zerknijmy jeszcze na tą stronę. Aha, dobra, tutaj nic nie ma, dobra. No to spróbujmy się tym zająć. Czy możemy zrobić coś tym kołotwrotkiem na początek? Aha. Dobra, a teraz co nam da to? Sama siła tu nie wystarczy. No nie wiem, kurde. Ja to mam bicep w sumie. No dobra. Ale tu w ogóle mamy jakieś takie... To jest chyba pod ten topór. Tylko w sumie czemu miałoby to służyć? Chyba za bardzo niczemu. Aha, w tą stronę już nie padnie. No to spróbujmy faktycznie tak, zamrozić to. No nie wiem, czemu to miałoby służyć. I teraz w lewo. No i co ja mam tu zrobić? Bo tu są jakieś kurde kołowroty. Okej, teraz mam zablokowane. A teraz będę mógł ruszyć pewnie. Może wespnijmy się po tej tarczy. Cio.
Ja tu mam rozkminę, nie przeszkadzaj mi. Aha, jedno się tylko udało zablokować w tym wypadku. Okej, ale tam widziałem też u góry... Jakby jedną stronę tylko zablokowałem w tym momencie, ale faktycznie mogę się potem wspiąć. To spróbujmy tak zrobić. Zobaczymy, co nam to da. Na razie z tego, co widzę, to tylko skrzynię jakąś. Ale może być. Tutaj gdzieś był... No gdzieś to za tarczą widziałem. A jest tam ukryte. Czekajcie. Nie to. Tam jest ukryte, ale... Chyba średnio będzie mi to... Jak zrobić teraz. Okej, dobra. Udało się podpalić jedno. Tu sobie buchniemy resztę. Tak, standardowo, Kratos, wszystko po prostu rozpierdziel. A, szlak, znowu jakieś ogniki. Więcej skrzynek. Mówię, kurde, o się. Ale oberwałeś. Wszystko gra? Cio. Nic nie było. Teraz to otworzymy. Dobra, żyćko mamy z powrotem. No i tak, tu możemy się cofnąć na dół. W porządku. Tu mamy, proszę bardzo, drugi ten. Nie mów, że nie sięgniesz, kurde. Sięgniesz. Tu mamy drugi ze skrzynki. A teraz pytanie, gdzie jest trzeci? Ty też w jakimś porąbanym miejscu tutaj ostatnio? Tam. Laska, no na co ja patrzę, bo nie mam pojęcia, no. Spójrz tam, no wilki widzę nasze i tyle. Na co mam, kurde, patrzeć? O, tam jest skrzynka w ogóle. Ale tu zeskoczę chyba na sam dół, nie? Czy nie? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że te wszystkie do podpalenia to raczej są tu. A, dobra, czekajcie, bo ja rozwaliłem tą kolumnę i z tą kolumną mogę coś zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. Mógłbym to tak jakby zablokować, chyba. Tak to wygląda, że mógłbym to zablokować. Kurde, gdzie jest ten? Tam coś jeszcze w ogóle leży. Ale to już chyba jest za tym zablokowanym przejściem, mam wrażenie. No nie widzę ostatniego tego miejsca, tego paleniska. Ale dobra, zaraz może wykminimy. Najpierw chodźmy tu. Pytanie, czy ja zeskoczę na sam dół, czy nie, bo tutaj widzę jakąś skrzynkę. No ale ona została tam u góry, to trochę słabo. Właśnie, tu mamy też drzwi. Co z nimi zrobimy, nie wiem. Jezu, jak jasno przez chwilę. Czyli żeby co? Teraz tak, to by się przydało. Nie, bo to jest tylko. A pójrzę to, Kratos. Gdzie to palenisko? Jeszcze jest jedno. Okej, niestety się tu nie wespnę z powrotem. O co tu chodzi? To przekręcę. Tylko teraz jak ja wejdę do góry z powrotem? Nie wiem, trochę zgłupiałem w tym momencie. Patrzcie, że te paleniska są jedne nad drugim. Tak w takiej linii. Czekaj, czy gdzieś tam coś... Co ja z tym mam zrobić teraz? Właściwie to jest i tak zablokowane, bo to jest ta skałka, którą żeśmy tak przesunęli. Po co to w sumie nie wiem. Myślałem, że jakoś wtedy będziemy mogli
zablokować to, ten kołowrotek. Wiecie, żeby przejść tutaj wtedy, bo i tak musimy sobie jakby otworzyć to przejście nie tylko tymi kołowratkami, ale również tutaj nie mamy jak przejść. Dobra, spróbuję jeszcze raz wejść do góry i rozkminić to. No chyba, że po prostu trzeba tym stukać, nie wiem. Że po prostu kilkukrotnie, wiecie, w te i we w te. Wtedy się uda? Okej, czyli jednak nie. Ale jak ja mam przesunąć tarczę teraz, kurde? Jak muszę zejść na dół, zejdę na dół, to nie mogę wejść do góry. Co to za dzika rozkmina tutaj? Okej, dobra, teraz wykminiłem, że przecież jak przesunę tarczę w lewo, to mogę po prostu wejść po niej, tylko w inny sposób. Się zastanawiam, o kim tu chodzi? Dlaczego ja tu nie mam jakiegoś, wiecie, wejścia? A wejście jest, po prostu nie wiem, czemu nie wykminiłem. Dobra, czyli tak, możemy sobie teraz wyjść, wejść z lewej strony. Teraz będziemy mogli faktycznie zepchnąć to. Czemu będzie nam to służyć? Jeszcze nie wiem, ale to nie istotne. Prawdopodobnie po prostu zablokujemy w tym momencie tarczę. No nie mam pojęcia, gdzie jest. I w ogóle spadają FPS-y w tym konkretnym miejscu, na tej platformie, jak jesteśmy. Tak, poza tym to jest zajebiście, a tu się coś zaczęło krzaczyć. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten ostatni... ostatnie palenisko. Dobra, trzeba było zeskoczyć, Kratos, a ty się grzebiesz teraz, no. Tak, ale przypuszczalnie teraz będziemy mogli sobie zrobić tak. Okej, świetnie, to mamy zatrzymane. Teraz wystarczy otworzyć bramę. Tak, wystarczy, no. To co ja mam tutaj zrobić? Czy ja mam tu jakoś faktycznie tymi... Strzały pieczęci tu nie pomogą. O, świetnie. Co mam zrobić, żeby... jednocześnie to zamrozić. Teraz nie mogę nic z tym zrobić. Zrobię tak. Więc jedno się zablokuje, a drugie nie. Teraz pewnie nie będę mógł, no właśnie, ruszyć tego. Może strzały pieczęci zamrożą koła zębate. A, no tak, faktycznie, bo... zbugowałem ewidentnie coś. Puść to. No bo przecież możemy użyć jej strzał, żeby ten efekt potrwał dłużej, nie? O właśnie, zapomniałem o tym po prostu, że to tak można. Tylko że teraz nie otworzę tego oczywiście. No. Teraz musimy sobie zrobić tak. I zrobić tak. Teraz jak to puścimy, to w końcu możemy wejść do środka. Ale miałem ciężko... Nie, no kurde, Kratos, naprawdę, ty tępy dziadzie stary. Zawiesił się na teksturze tego. Popatrzcie, o. W tym momencie nie dotykam w ogóle, ale nie mogę przejść do przodu. O, czemu ja muszę mieć zawsze takie szczęście po prostu do jakichś takich gliczy czy czegoś? Raz, dwa... puść, biegnij. Dobra, jestem w środku. Zrobiłem to niechcący. Jasne. O, proszę bardzo, mam tą osełkę. A, bo ona została tam. No to nic, bo... pieczęć karty, niezwykła odmiana kwarcu pożądana przez... Okej, pieczęć kary. Bo... tutaj jakąś pieczęć dostałem, tak? Tak czy nie? Kurde, nie wiem. Tu pokazywało. Nie, pancerz. A, dobra, chwila, bo ona też ma pancerz. Proszę bardzo, tu ma pieczęć.
Gdzie to jest? Tu, pieczęć kary. Ataki wręcz przeciwko wrogom, na których nałożony został efekt uroku, zadają dodatkowe obrażenia. Dobra. To na razie mniejsza z tym. To nieistotne. Natomiast teraz. Pozyskaliśmy. Kurde, ja tu mam jeszcze jakieś następne. Ja totalnie zapominam, że takie rzeczy tu istnieją. Dobra, to możemy sobie ulepszyć, bo to jest całkiem spoko. Natomiast to nie. Kurde, gdzie to było? Freja, nie Freja. Pancerz, amulet też nie. Wiem, tu i Freja. I ona w tym momencie ma dwa mieczyki. Jeden teraz będziemy mogli tą osełką naostrzyć. Czy to ci wygląda na opuszczony skarbiec? A i owszem. To herb rodowy Sigrun. Myślę, że to drzwi do skarbu. Mamy już obie połowy klucza. Aha, no tak, bo ja jeszcze nie... Bo ja żem nawet nie wszedł do skarbca, który jest tutaj. Ja zaledwie byłem w przedsionku. Ale skrzynkę Norton otworzymy. A, kolejne jabłuszko, bardzo fajnie. Zamknij, świetnie. Jeszcze jedno chyba i będziemy mieli powiększone zdrowie. No i teraz co? Teraz to musimy jakoś porozwalać. I wchodzimy. W końcu. Masz klucz, wpierdol go po prostu w ścianę. Czy w zamek. Tak, widzę właśnie. Ty kurde. Masz to. A, no to nie, tego nie chciałem się zasłaniać tym. Zresztą niewiele robię. Tak myślałem, że się skończy. Wstanie? Nie wstanie. Oczywiście już zmarnowałem gdzieś ten cholerny kamyk. Dobra, damy radę. Kurde, pamiętam, że z tymi takimi rycerzami to walczyliśmy na pewnym etapie i potem ich całkiem łatwo ściągałem. Okej, jest. Rzućmy najpierw tym. Dawaj tak. Ja puszczę to. No kurde, ja nawet nie byłem w stanie się ruszyć. Okej, ale tak się blokuje. Dawaj, rozwal to. Chociaż niestety w niego nie poleciało. Dobra, okienki wykończone. Świetnie. Przynajmniej mamy tego. Jak to się nazywa? Przynajmniej mamy. Czekać. L1. A nic mi tutaj nie kombinuj. No co on robi? O, świetnie. Tak po prostu nas jedną. To chwilowe. Spróbujmy tak. Jakby czemu nie zauważysz, że ja ciebie atakuję? To totalnie ma mnie w dupie. Nie miałeś tarczy? Tak, mam, tylko że kurde chciałem się odsunąć. Znowu ogniki. Mi się coś zdaje, że one powinny nam pomóc go właśnie rozwalić. Okej. Okay. Nabić mu stagera tak zwanego. Pięknie, w końcu. Dobrze, bracie! Okej, jakoś wyszło. Co? O nie. A faktycznie. Książę Dak. O! Nie mogę uwierzyć, że nadal tu jest. No cóż. Książę Dak? To szczątki brata Sigru? Jak do tego doszło? Nie wiem. Siadce w skarbcu. Dlaczego nie odpowiada? Wziął i umarł.
bo wyszła stąd, nie chcecie słuchać. Ale za to możemy to przeczytać. Znaczy, dowiemy się pewnie wszystkiego z tej tablicy teraz. Jesteś pewny, że chcesz to przeczytać? Nie, bracie. Ty to zrób. Ja nie umiem. Koniec miłości. W całej krainie nie widziano nigdy uczucia równie namiętnego, a zarazem odrażającego, jak to, które zrodziło się pomiędzy piękną księżniczką Sigrun, a pochodzącym z obcych ziem królem Helgim. Helgi błagał ojca wybranki króla Hugniego, by zezwolił na ich małżeństwo, lecz ten pozostał nieugięty. W akcie zemsty Helgi zebrał potężną armię i najechał ojczyznę Sigrun, mordując po drodze każdego, kto przeciwstawił się ich związkowi. Pozbawił życia króla, królową oraz wszystkich książąt z wyjątkiem Daga, który nie znał strachu. Dag chwycił za włócznie i bez wahania przeszył nią szalonego króla, gdy księżniczka odkryła, że jej kochanek zginął z ręki jej własnego brata, zaślepiona gniewem nałożyła nań straszliwą klątwę. Swój błąd zrozumiała dopiero w chwili, gdy otrząsnęła się zamoku i dostrzegła, że cała jej rodzina została wymordowana. Wtedy było już jednak za późno, klątwy nie dało się cofnąć. Przytłoczona poczuciem winy, księżniczka pogrążyła się w rozpaczy. Pragnąc odkupić swoje grzechy, zrzekła się bogactwa, tytułu i tronu, a następnie powierzyła swoje ciało, umysł i duszę potężnym walkiriom. Znając krwawą cenę miłości, przysięgła, że na zawsze zamknie swe serce. Sigrun przeklała swojego brata za to, że zabił szalonego króla. Nie, poważnie? Nie wiedziała, że król wymordował jej rodzinę. Kiedy się dowiedziała, było za późno. Zdążyła już przekląć brata. To dlatego została walkirią, żeby odpokutować. Ale zamknęła swoje serce. Nie wiedziałaś o tym, Sigrun, prawda, Frejo? Ale jednak... Chciałam się wtrącać. Gdzieś tam się z Mimirem. Ale to wszystko sprawia, że kocham ją jeszcze mocniej. Wybrała mnie pomimo moich wad i błędów. Wiedząc, że sama parę popełniła, czuję, że jest mi bliższa. Dobrze, okay. Że tak czujesz. Samokontrola, co to znaczy? Uderzone skrzynie, samokontrola. To chyba słabo mi idzie. Dobra, słuchajcie, tu mamy... proszę bardzo, jeszcze ukryte pod podłogą. To schematy Dvalina, prawda? Wiesz coś o nim? Ano. Schematy Dvalina, faktycznie, coś takiego już jakiś jeden mam, teraz drugi. Był jednym z najzdolniejszych krasnoludzkich kowali. Dopóki nie nabawił się sumienia. Tylko, że to na razie chyba mi i tak nic nie daje. A, no i proszę bardzo, cały odcinek. Myślałem, że jakoś szybko nam pójdzie z tym kluczem i skarbcem, jednak nie. No ale generalnie skarbiec zaliczony, więc nareszcie możemy jechać w kierunku Norn. Ale myślę, że to już w następnym odcineczku, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. No i widzimy się, słyszymy już w drodze do Norn.